osoba, która nie widziała Petersburga i nie zamierza go odwiedzić, bardzo dużo traci, ponieważ Petersburg jest niesamowity. On jest niesamowity nie tylko dlatego, że tu jest centrum tak jakby życia kulturalnego, że to jest taka stolica. W pewien sposób jest trochę podobne to miasto do Krakowa. Z takim też... Warszawa nie jest mistyczna, a Kraków jest. Moskwa, no może i... No jest trochę mistyczna, ale nie da się porównać z Petersburgiem. Petersburg jest... To jest miasto, które zostało zbudowane w wizji Piotra I. Też nieprawda jest, że tu nic nie było. Tutaj były osady, ale to były osady małe, to były wioski, natomiast on na tych wioskach po prostu zobaczył, miał wizję, że tu będzie miasto i dlatego to miasto jest wyjątkowe, bo ono budowane było jako stolica. Mało takich jest miejsc na ziemi, które były budowane jako stolice. Przynależność etniczna nie jest w ogóle tak ważna i to widać też w historii i nauki, w historii Rosji. To jest jedno z takich najbardziej kluczowych momentów, ponieważ i naukę, i państwowość, i wiele różnych rzeczy wpłynęły albo tworzyły osoby o różnym pochodzeniu, którzy na przykład zostawali tutaj, przyjmowali obywatelstwo rosyjskie i na zawsze tutaj zostawali, może nie na zawsze, może ktoś wyjeżdżał, ale właśnie ta multikulturowość, ona jest w Petersburgu najważniejsza i myślę, że to jest to i dlatego też są tutaj Polacy, dlatego tu moi przodkowie się znaleźli. Mam nie tylko Polaków z pochodzenia, więc mam bardzo namieszane pochodzenie etniczne, więc ja myślę, że jestem petersburżanką. Pytania na temat pochodzenia to są trudne pytania. Ja już mówiłam o takiej multikulturowości, multietniczności, która w ogóle jest w Rosji, to jest... W Polsce to jest trudno zrozumieć, że ktoś może nie mieć na przykład tutaj pradziadka z jednej strony z Czuwaszy, drugi jest, nie wiem, jakiegoś tam pradziadka Ewenka, a ktoś ma tutaj Fina, a ktoś... I to jest w Polsce nie do końca zrozumiałe, bo jak to? I jak to się mówi, prawdziwy Rosjanin to jest taki, w którym jest wszystko namieszane. Więc generalnie no, ze strony na przykład mojego dziadka, ponieważ mój dziadek jest na pół Polak, moja babcia była na pół Polką, moja babcia nie znała języka polskiego, no bo to były takie lata, w których nie do końca można było bezpiecznie mówić w różnych językach, ponieważ oczywiście okres terroru, on wpłynął na wiele ludów i też no, przede wszystkim Rosjanie też bardzo mocno ucierpieli, ale też inne narodowości. I na wszelki wypadek nie rozmawiało się, więc moja babcia nie znała polskiego, moja mama też nie znała, nauczyła się dopiero w 90-tych latach i zresztą ja też. Mama słuchała i tam czasami w latach 60-tych prosiła, żeby ktoś ją tam, a nauczcie mi mówić, a co o czym tam mówicie? Nie, no tam jak dorośniesz to nauczymy, oczywiście nikt tego nie nauczył, ale mama pamiętała od dziecka dwie rzeczy, które te kobiety, ci krewni często powtarzali. I to była Matka Boska Częstochowska i psia krew. Babcia w ogóle z zawodu była inżynierem i dużo lubiła szyć i kiedy zaczęłam tańczyć w zespole, to też się zainteresowała strojami polskimi, zaczęła to studiować naprawdę tak poważnie. Miała dostęp do różnych książek czy takich atlasów strojów polskich, które były w 50-tych latach robione przez etnografów i robiła po prostu repliki tych strojów. Pracuję w Kunstkamerze, którą tutaj widzimy. Kunstkamera jest wspaniałym miejscem, ponieważ to jest jedno z najstarszych miejsc w Petersburgu, związane z historią miasta bardzo mocno, ale też związane z historią nauki. Nie tylko petersburskiej, ale w ogóle rosyjskiej, ponieważ stąd wszystko się narodziła cała nauka rosyjska I było tutaj początkowo Akademia Nauk, tu miała siedzibę i oczywiście Kunstkamera jest matką wszystkich muzeów rosyjskich. Jest to jedno z największych muzeów etnograficznych na świecie i oczywiście dla etnografa, którym jestem, to jest jedno z najwspanialszych miejsc, w którym można pracować. W Kunstkamerze zajmuję się wieloma sprawami. Przede wszystkim moim głównym naukowym zainteresowaniem jest kultura ludów południowej Syberii, ale też studiując w Polsce i słuchając wykładów moich szanownych profesorów z Poznania, zauważyłam, że Polacy, tak szczerze mówiąc, nie znają swoich naukowców albo nie znają tych naukowców, którzy pracowali w Rosji. I po raz pierwszy mnie to zaskoczyło, kiedy, nie wiem, góry Czerskiego w Rosji są znane wszystkim i wszyscy wiedzą, kim jest Czerski. Natomiast w Polsce nikt prawie nie zna Czerskiego i kim on był. I zaczęłam zagłębiać i się okazało, że na przykład są wspaniali naukowcy, którzy są znani w Rosji, ale nie są znani w Polsce. I stwierdziłam, że w ogóle jest bardzo ważne, żeby archiwa naukowe, żeby zwracać pamięć o naukowcach, którzy już odeszli, ale no, z tego względu, że miałam dostęp też do wiedzy o polskich naukowcach, to stwierdziłam, że można to połączyć, te dwa zainteresowania i w taki sposób też mając dostępy w publikacjach w języku polskim, mogłam też zagłębiać wiedzę o Polakach, którzy pracowali naukowo, którzy byli etnologami i tutaj tych nazwisk jest bardzo dużo. W Kunstkamerze są duże zbiory znanych na całym świecie. No w Polsce na szczęście teraz też powoli robi się akcent i rodzi się zainteresowanie w stosunku do tych naukowców, nie wszystkich. I tutaj mamy na przykład zbiory Bronisława Piłsudskiego, znanego badacza ludów Sachalinu, Dalekiego Wschodu. Mamy Wacława Sieroszewskiego zbiory, który jest znany z Jakucji, ale mamy wyjątkowe zbiory z Mandżurii. Mamy też zbiory, może nie etnologów, ale osób, które były Polakami i którzy będąc na przykład pracując w aparacie państwowym też jeździli w swoich sprawach czy tam geologicznych, czy wojskowych na badania, czy gdzieś tam poza granicę i też przywozili stamtąd przedmioty. Był na przykład taki znany konsul rosyjski na Bliskim Wschodzie, Smogorzewski, czy na przykład Bogdanowicz, Karol Bogdanowicz, czy Gromczewski wojskowy. Oni często później, po 1918 roku wracali do Polski z tym bagażem, z tą wiedzą, którą dostali w Rosji, ponieważ kończyli uczelnie rosyjskie, mieli doświadczenie i w zasadzie tworzyli nową polską naukę. Czyli w taki sposób też się okazuje, że nie tylko Kunstkamera jest matką nauki rosyjskiej, ale też poniekąd i w pewnej części nauki polskiej. Mieszkałam w Polsce przez 18 lat. Było mi tam dobrze, ale jednak moje zainteresowania są związane z ludami rosyjskimi i po prostu mogę znacznie więcej zrobić i szczerze mówiąc też ja kocham Petersburg, po prostu uwielbiam. I nie wyobrażam teraz żadnego innego miejsca. Petersburg to jest tak, jak się mówi po rosyjsku, że tam, gdzie się urodziłeś, tam się przydałeś. Myślę, że to jest prawdziwe i człowiek powinien wędrować. Jak jest młody, powinien pomieszkać, spróbować coś, Ale jeżeli w pewnym czasie już chce wrócić do siebie, to oznacza, że to jest to miejsce, gdzie... I to bez różnicy, czy to jest Petersburg, czy wioska daleko w górach, w Sajanach, tam gdzie wydaje nam się, że nie ma cywilizacji i jest wychodek na zewnątrz, ale to tak naprawdę nie ma różnicy, jeżeli naprawdę jesteś przydatny w swoim miejscu, to kochasz to miejsce i tam wrócisz.